Wszechnie występującymi chorobami odkleszczowymi w Polsce u psów są babesioza, borelioza i anaplazmoza, a u kotów mykoplazmoza. Do zarażenia dochodzi po kontakcie zwierzęcia z czynnikiem zakaźnym. Czynniki chorobotwórcze wprowadzane są ze śliną kleszcza do organizmu zwierzęcia. Najczęściej odnotowywane są przypadki babesiozy u psów, zwłaszcza w rejonach Mazowsza, Warmii i Mazur i Podlasia. Babesioza jest chorobą odkleszczową pasożytniczą, której okres inkubacji wynosi od 1 do 3 tygodni, ale pierwsze objawy mogą być już po 2 dniach od ugryzienia. I to wymaga już natychmiastowego kontaktu z lekarzem weterynarii. Diagnoza stawiana jest na podstawie badań krwi, a leczenie wprowadzane od razu po postawieniu rozpoznania. Dla rokowania kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie choroby i wprowadzenie leczenia. W Polsce mamy zarejestrowane skuteczne leki przeciwko pasożytom, których podanie powinno pomóc pacjentowi poprawić jego stan w ciągu 48 godzin od wdrożenia leczenia. Może być tak, że jeden kleszcz może mieć w sobie te trzy drobne ustroje. Trzy rodzaje chorób mają inne postępowania lecznicze. W Polsce mamy zarejestrowane preparaty, których działanie polega na odstraszaniu kleszczy lub zatruwaniu ich, jeżeli się wkują. I mamy je w postaci kropli, obroży, tabletek. Do pierwszych typowych niepokojących objawów zaliczamy podwyższoną temperaturę, apatię, czyli niechęć do ruchu, niechęć do zabawy, wymioty, może się pojawić rdzawy mocz. No i to są takie pierwsze zwiastunowe objawy, które powinny już skłonić nas do tego, żeby się udać do lekarza. Okres inkubacji boreliozy trwa dłużej, do kilku miesięcy i te objawy mogą się pojawić po 2-5 miesiącach i to też będzie apatia, gorączka. Może się pojawić w wypadku boreliozy kulawizna, obrzęk stawów, bo zaatakowane są właśnie stawy u zwierząt.